Paweł, 10 rund z Bartkiem Grawką wygrana, jak ocenisz swoją walkę? No, oceniam walkę, uważam, że zrealizowałem i jestem z tego zadowolony, że zrealizowałem jakiś plan nakreślony przez trenera, bo po walce Piotrek był zadowolony. Praktycznie to, co robiliśmy na treningu, zrobiłem w tej walce. To, nad czym pracujemy, czyli troszeczkę więcej balansu, może jeszcze powinienem więcej wydłużyć serię. Ale no, cieszę się, że trener był zadowolony, że ta współpraca idzie w dobrym kierunku. Gdzieś ten mój boks zaczyna wyglądać coraz lepiej, a wiadomo, że dwie, na razie zrobiliśmy dwie walki. Myślę, że jeżeli w kolejnych jeszcze dodam jakieś elementy, nad którym pracujemy, będzie to coraz lepiej wyglądało. Można powiedzieć, że wy się dopiero docieracie, Paweł, bo powiem tak, że no, ta walka tak średnio wyglądała, bo wszyscy spodziewali się, że skończysz przed czasem. No ja powiem ci tak, że ja jestem zadowolony z walki, uważam, że tam wielkiego zagrożenia mi nie stworzył. Kontrolowałem pojedynek, gdzieś tam te jego ataki klinczowałem, obracałem, czyli tak jak mówiłem, to co, nad czym pracowaliśmy na treningach, takie były założenia taktyczne, z których no, myślę, byłem zadowolony, jak również i trener. Także no wiadomo, no, tak myślałem, że Bartek da mi walkę jakoś tam w miarę twardą, no. Jednak no, gdzieś tam te doświadczenia, ja starałem sobie nie utrudniać te walki, żeby ją łatwo wygrać. Uważam, że wygrałem ją dosyć łatwo. Przeboksowane 10 rund, co też gdzieś tam cieszy, bo była to pierwsza walka w tym roku. I czekamy na kolejne wyzwania. Już też, tak jak mówiłem, no, jestem gotowy na walki z dużo lepszymi zawodnikami. Jeżeli będzie jakaś propozycja, tak jak ta w Stanach, powiedzmy, promotor mi przed walką nie chciał zwracać głowy, ale jutro czy tam pojutrze na pewno usiądziemy gdzieś tam, czy dzwonimy się i wybierzemy jakąś najlepszą opcję. Ja w wieku 30 lat i mając 21 walkę jestem gotowy na duże wyzwania. Czy ja będę wygrywał te walki, tak jak mówiłem, to ja nie wiem, ale spróbuję i to niedługo, bo młodszy już nie będę. A powiedz, jeżeli chodzi o Darka Sęka, bo tu go mamy, że tak powiem, po lewej ręce, widzisz się w walce z nim, bo na pewno po mojej lewej, po twojej prawej. To z lewej mi nie wywinie, to prawo, nie? Nie, ale widziałbyś się w tej walce, bo on tam mówił, że jesteście kolegami i tak dalej, jak to wygląda? No wiadomo, że kasa zdecyduje. Tak, no tak jak mówiłem, no z różnych przyczyn gdzieś tam do tej walki nie dochodziło, ale Darek mówił po prostu, że też jeżeli wszystko by się zgadzało, to ta walka doszłaby do skutku, ja też tak uważam, no i zobaczymy, poczekajmy, zobaczymy. Jakie plany teraz na szybko? No szybko mówię, przeanalizujemy następną moją walkę, być może Stany, ta walka na ESPN, wszystko zależy od tego właśnie, czy dogadamy się ze wszystkim. Dobra, dziękuję, gratuluję.